Podczas 13. edycji Verba Sacra, modlitwy katedr polskich, usłyszeliśmy po kaszubsku i hebrajsku fragmenty Księgi Wyjścia. Kaszubski przekład Pisma Świętego czytała aktorka Danuta Stenka. Hebrajską zaś wersję przedstawił franciszkanin ojciec Jakub Waszkowiak. Tegoroczną oprawę muzyczną zapewnili trójmiejscy muzycy: Cezary Paciorek, Maciej Miecznikowski, Maciej Sikała i Jerzy Małek. Jest to już po raz 13, kiedy spotykamy się, słuchając Słowa Bożego. Verba Sacra w u nas w Wejherowie ma specyficzny klimat, jest w języku kaszubskim. Tworzy to coś, co jest niespotykane gdzie indziej. Do tego jeszcze jest oprawa muzyczna. Dzisiaj występował też Miecznikowski, czyli to pokazuje, że ta Verba Sacra, ona jest taka wyjątkowa, jeżeli chodzi o wydanie wejherowskie, i on się długo pamięta. Prezentacji towarzyszył orszak biblijny, który tworzyli misternicy kaszubscy pod kierunkiem Wojciecha Rybakowskiego. Scenarzystą i reżyserem całości był Przemysław Basiński. Po raz kolejny przy okazji Tłustego Czwartku w cukierni Wenta w Wejherowie zostanie zorganizowana akcja Super Pączki Pomagają Dzieciom. To już czwarta edycja tego typu akcji. W tym roku pomagamy dzieciom chorym na autyzm. Pieniążki, które przekażemy, obiecano nam spożytkować na zajęcia na basenie, terapii przy użyciu zwierząt i takie różne potrzeby właśnie ruchowe, bo te dzieci potrzebują właśnie przeróżnej terapii. Pamiętajmy, że wystarczy w Tłusty Czwartek kupić jednego pączka w cukierni Wenta na placu Jakuba Wejhera 5, aby pomóc spełnić marzenia potrzebującym dzieciom. 5% ze sprzedaży każdego pączka trafi do dzieci potrzebujących. Serdecznie zapraszamy wszystkich na super pączki, które pomagają dzieciom. W Ratuszu Miejskim odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa. W tegorocznej edycji udział wzięło 12 osób. Co roku oceniamy najpiękniejszą dekorację świąteczną i co roku te dekoracje Państwa nas po prostu zaskakują. Oczywiście jak co roku pojawiły się nowe podmioty, nowe ogrody i balkony, które rzeczywiście bardzo pięknie budowały atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Komisja oceniająca przyznała nagrody następującym osobom. W kategorii dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych pierwsze miejsce zajął pan Jan Myszka, drugie Zbigniew Wolanin, trzecie miejsce zajęła zaś Halina Płońska-Niklewska, wręczono również 3 wyróżnienia. Zaś w kategorii dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych pierwsze miejsce zajęła Klaudia Głowacka, drugie Aniela Bartnicka, zaś trzecie Elżbieta Cichocka. Wręczono również 3 wyróżnienia w tej kategorii. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w tworzeniu kolejnych dekoracji świątecznych na kolejny konkurs.